Matko, szafarko łas, błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask, nadzieją tyś nam jedyną. W cierpienia czas pomocą dasz, i nieustannie ratuj nas. W cierpienia czas pomocą dać, i nieustannie ratuj nas. Gdy Twoje chwały niebieski tron, daleki duszy cierpiącej, spoglądnij na nas przez obraz o pomocy nieustającej. W cierpienia czas pomocą dasz,
i nieustannie ratuj nas w cierpienia czas. Pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. Twe lica jakże łaskawe są, pociąga słodycz z nich Twoja. Ufajmy mocno, że ulżesz łzom i wsparciem staniesz się snoja. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. Gdy weźmiesz chwili ostatniej już gromnicę światłem płonącą, śmiertelnych wrogów Maryjo zmusz pomocą nieustającą. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. O Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego, wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszystkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. O Maryjo, usłysz błagania nasze. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za chorych, abyś ich uzdrowiła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za strapionych, abyś ich pocieszyła.
Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za płaczących, abyś im łzy otarła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomogła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. O wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. O Maryjo, przyjmij dziękczynienia nasze. Za uzdrowionych z choroby. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za pocieszonych w strapieniu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za ocalonych z rozpaczy. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za podtrzymanych w walce ze zwątpieniem. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za wyzwolonych z mocy grzechu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za wysłuchanych w błaganiu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za litość nam okazaną. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za miłość Twą macierzyńską. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za dobroć Twą niezrównaną. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. O Maryjo, Matko nieustającej pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz. Z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej. Pomagaj nam nieustannie. Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie. Matko nasza najlepsza, pomagaj nam nieustannie. Pośredniczko nasza uboga, pomagaj nam nieustannie. Szafarko łask wszelkich, pomagaj nam nieustannie. Matko świętej wytrwałości, pomagaj nam nieustannie. Tronie miłosierdzia Bożego, pomagaj nam nieustannie. Wszechmocy błagające, pomagaj nam nieustannie. Poręko naszego zbawienia, pomagaj nam nieustannie. Pogromczyni mocy piekielnych, pomagaj nam nieustannie. Kotwico naszej nadziei, pomagaj nam nieustannie. Umocnienie słabych, pomagaj nam nieustannie. Ucieczko uciśnionych, pomagaj nam nieustannie.
Żywicielko głodnych, pomagaj nam nieustannie. O baczności ubogich, pomagaj nam nieustannie. Cudowna lekarko w chorobach, pomagaj nam nieustannie. Ratunku ginących grzeszników, pomagaj nam nieustannie. Nadziejo zrozpaczonych, pomagaj nam nieustannie. Patronko misji świętych, pomagaj nam nieustannie. Wychowawczyni powołań kapłańskich, pomagaj nam nieustannie. Mistrzyni życia duchowego, pomagaj nam nieustannie. Strażniczko czystości, pomagaj nam nieustannie. Opiekunko rodzin, pomagaj nam nieustannie. Czuła matko sierot, pomagaj nam nieustannie. Zbawienie umierających, pomagaj nam nieustannie. Pani naszych losów, pomagaj nam nieustannie. Przewodniczko pewna do nieba, pomagaj nam nieustannie. Obrono nasza na sądzie, pomagaj nam nieustannie. Wybawicielko z czyśćca, pomagaj nam nieustannie. Tyś naszą ucieczką, o Pani, pomocą w ucisku i smutku. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam rodzicielkę swoją, Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy. Za matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać skutków Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Matko pomocy nieustającej, proś Boga za nami, proś Boga za nami. Matko pomocy nieustającej, proś Boga za nami, proś Boga za nami. Matko pomocy nieustającej, proś Boga za nami, za nami. Proś Boga za nami, proś Boga za nami. Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. O serce niepokalane, w zjednoczeniu z sercem Jezusa, Twojego najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O serce Maryi, cały należy do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu niepokalanemu sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, bez zastrzeżeń, mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę, wszystko. O serce gorące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim, po najświętszym sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.
Proś nam miłosierdzie u Syna swojego.
Miłość nam, miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko łaski i Matko miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Otwierasz przed nami, najmiłosierniejsza Matko, szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią, z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegły czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowały dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosiły obraz serca Twojego Syna. Niech to serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen. Trzeci punkt, wziąć Maryję do siebie. Jeszcze konkretniej w odniesieniu do modlitwy. Wziąć Maryję do siebie. Jak wprowadzić ją do tego najbardziej wewnętrznego wymiaru swojego życia? To jest ten wymiar, gdzie już w nas jest i działa Duch Święty. I właśnie Maryja pomaga nam w otwieraniu się na Ducha Świętego. Bo nie przypadkiem właśnie Maryja tak bliska jest działania Ducha Świętego w Ewangelii. Na początku jako pierwsza i najpełniej go przyjmuje i również pod krzyżem i potem we wspólnocie pierwszych uczniów ona jest pierwszym świadkiem tego Ducha. I można nawet tak powiedzieć, że ten związek szczególny Ducha i Maryi wiąże się także z tym, że Duch jest najbardziej macierzyńskim, żeńskim elementem w Bogu. Dzisiaj się dosyć dużo rozważa, czy ojciec to jest wystarczający obraz w mówieniu o Bogu.
Oczywiście, że to jest obraz, ale pełna prawda o Bogu mówi o nim nie jako ojcu, tylko jako o jedności osób. Ojciec w jedności z Synem i Duchem Świętym. Właściwie Duch to tak brzmi abstrakcyjnie, no bo Ojciec i Syn to są osobowe kategorie, a Duch no to takie się wydaje nieosobowe, chociaż oczywiście wiemy, że to jest osoba. I gdyby pytać, no właśnie, jak Ducha rozumieć w tej osobowej Trójcy, Ojca i Dziecka Bożego, Jezusa, Syna, no to właśnie element macierzyński, żeński, czyli matczyny, wiąże się z osobą Ducha. I po hebrajsku Duch, Ruach, jest właśnie rodzaju żeńskiego, czyli Maryja, jeśli można tak powiedzieć, staje się szczególnym obrazem tego macierzyńskiego elementu w Bogu. Oczywiście to jest też w Jezusie, to są, nie chodzi o to, żeby to dosłownie traktować, żeby przeciwstawiać Jezusa i Maryję, ale właśnie Maryja jest szczególnym obrazem Ducha, tego żeńskiego, macierzyńskiego elementu w samym Bogu. Do tego jeszcze wrócimy w ostatnim rozważaniu, bo święty Maksymilian tutaj głębokie intuicje miał właśnie o tajemnicy Ducha Świętego w jedności z Maryją. Ale tutaj powiedzmy tylko tyle, że Maryja pomaga nam w otwieraniu się na Ducha Świętego dzięki modlitwie. I tą najbardziej popularną modlitwą maryjną jest nie bez powodu różaniec. Właśnie modlitwa prosta, ograniczająca się do powtarzania ciągle tych samych słów. I dlatego niektórym się może wydawać, że to jest prymitywna modlitwa, nudna, ale mądrzy ludzie doceniają, że to powtarzanie to jest tylko część. To tak jak właśnie w modlitwie imienia Jezus. Powtarza się niby jedno to samo słowo, ale rozwój czy nowość, proces, który z tym powtarzaniem się wiąże, dokonuje się w innym wymiarze. Tam ciągle coś nowego odkrywamy. I podobnie jest w różańcu. Słowa te same, ale dzięki temu można całym sobą w tę modlitwę wejść. No i właśnie do modlitwy różańcowej Maryja w naszych czasach tak bardzo zachęca. I jesteśmy, przypominam, w roku różańca. No, po raz pierwszy chyba w historii 2000-letniej Kościoła mamy rok różańca do października. A więc dla nas jakieś szczególne wyzwanie, żeby tę modlitwę docenić, żeby z Maryją i przez tę modlitwę na Ducha, który w nas jest, otworzyć się. Ta modlitwa wydaje się skomplikowana, jeżeli te różne elementy, które na nią się składają, wymienić. A więc trzeba rozważać, trzeba odmawiać słowa, trzeba przesuwać paciorki różańca. Ale w tym wszystkim chodzi właśnie o połączenie, o integrację. No bo nasze ciało jest włączone przez przesuwanie paciorków. Nasze usta są włączone, nasz umysł ma być włączony. A więc na początku to wszystko może sprawiać trudność, jak to połączyć. Ale z czasem ta modlitwa, kto na Ducha w niej jest otwarty, prowadzi do prostoty. I dlatego można również tę modlitwę w prostszy sposób odprawiać. Ja sam przyznaję, po części w takiej formie ją odmawiam. Odmawiam też tradycyjny różaniec, ale czasami po prostu biorę do ręki tę koronkę i przesuwam ziarenka, ale mówię tylko imię Maryja. Tak jak w modlitwie imienia Jezus, Jezus, tak tutaj z wdechem i wydechem Maryja. Tak nawet można powiedzieć Mary, to już może być pełne imię w języku angielskim, Mary, ja, w jedności z nią. Nie chodzi o wyobrażenie oczywiście, ale o to, że można tę modlitwę uprościć czasami, żeby pamiętać, że ona do prostoty ma nas prowadzić. Czyli nie chodzi o komplikacje, ale o właśnie znowu skupienie na jednym, w którym Maryja ma nam pomagać, dzięki różańcowi. No i właśnie z Maryją też łączymy się w tej naszej modlitwie prostoty, w modlitwie imienia Jezus. To jest cząstka różańca normalnie, zdrowaśka, zdrowaś Mario. No ale my, tak jak już rano dzisiaj zaczęliśmy, z Maryją dochodzimy do Jezusa i tu się zatrzymujemy, bo to wystarcza. I kiedy potem kończymy tę modlitwę, to ona wyraża to, co właściwie już w trwaniu przy Jezusie się wyraża. Że jeżeli
jesteśmy teraz z Jezusem, oczywiście Maria nam też w tym towarzyszy, bo to jest rama naszej modlitwy, to ona jest z nami, nie musi się modlić za nami szczególnie, pamiętać o tym, żeby w godzinie, po prostu jak kończy modlitwę, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jeżeli w tym teraz tkwimy, w teraz potrafimy na Jezusie się skupić, no to to nas przygotowuje krok po kroku na ostateczne spotkanie. Więc w godzinie śmierci to, co na modlitwie imienia Jezus się dokonuje, dopełni się. Ja tak nie mówiłem tego wcześniej, ale podczas rozmów jedna z osób sama na to zwróciła uwagę, no więc to mnie zachęciło, żeby wszystkim teraz to przekazać. W tym takim tajemniczym przejściu w naszej modlitwie imienia Jezus, kiedy na wdechu mówimy je i tutaj jest moment zatrzymania, zanim nastąpi wydech, tu jest jak gdyby ten bezruch, to jest takie przygotowanie na śmierć. My mamy tę modlitwę odmawiać tak, jakby każdy oddech mógł być ostatni. Jakby tu i teraz było wszystko i już następna chwila nie miała nastąpić. Jakby teraz wszystko już było. I w którymś momencie tak będzie, że nasz wdech, wdychamy, to jest jeszcze ostatni znak naszego życia tutaj i już wydech będzie tylko na zwłokach. Prawda? Powietrze wyjdzie mechanicznie. Natomiast nasz wdech został przyjęty w tym ostatnim tchnieniu przez Boga. Dokonało się przejście w Jezusie. My nawet nie zauważymy, że śmierć nastąpiła, tylko zauważymy, że pełnię życia mamy. I tak się modląc, rzeczywiście nie tylko przygotowujemy na śmierć, ale odradzamy się z każdym oddechem. Każdy oddech będzie wówczas nie tylko znakiem, że żyjemy fizycznie, ale że otwieramy się na życie, którego pełnia czeka nas w Bogu. Bo kiedyś nasze życie zakończy się wdechem, a ZUS będzie już po drugiej stronie. Błogosławiona Matko, w Twoje niepokalane dłonie oddajemy naszą modlitwę. Chcemy modlić się razem z Tobą. Zanieś naszą modlitwę przed tron Ojca Niebieskiego. Módl się razem z nami, tu na Jasnej Górze i wszędzie, gdzie jesteśmy. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnice chwalebne. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił 7 złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. Ojcze nasz, któryś jest z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy,
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica druga, wniebowstąpienie. Z Ewangelii według świętego Marka. Po rozmowie z uczniami Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. Ojcze nasz, któryś jest z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak, jak im Duch pozwalał mówić. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in celo et in terra,
Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekali, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Matki Bożej. Z psalmu 45. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o Twym narodzie, o domu Twego Ojca. Król pragnie Twojej piękności. On jest Twym Panem, oddaj Mu pokłon. I córa Tyru nadchodzi z darami. Możni narodów szukają Twych względów. Cała pełna chwały wchodzi córa królewska, złotogłów i odzieniem. W szacie wzorzystej wiodą ją do króla. Za nią dziewicy jej druhny wprowadzają do Ciebie. Ojcze nasz, któryś jest z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. Z Apokalipsy świętego Jana. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
zbawionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko Najmilsza, módl się za nami. Matko Przedziwna, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico Mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo Duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z Kości Słoniowej, módl się za nami. Domie Złoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo Zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzeszny, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam, swoim sługom, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. I za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Cały Twój jestem, Maryjo.
jestem